Z tej strony Krzysztof Wojcik, witam Was na moim kanale i zapraszam na bloga krzysztofwojcal.pl, a tematem dzisiejszego nagrania jest to, czy Węgry, dlaczego Węgry w zasadzie są konkurentem geopolitycznym Polski współcześnie, a także czy polityka Wiktora Orbana może doprowadzić do zawieszenia praw Węgier w Unii Europejskiej, czy też nawet, czy też nawet wydalenia tego państwa z Unii. Oczywiście, w pierwszym, na pierwszy ogień idzie geografia, co uważam za najważniejszy aspekt, od którego należy zacząć i który często warunkuje tak naprawdę rozwój danego państwa, jego siłę polityczną, geopolityczną, gospodarczą. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby opisać warunki geograficzne, w jakich dane państwo się rozwijało i w jakich to państwo w tej chwili się znajduje. Jeśli chodzi o Węgry. Węgry położone są w Kotlinie Panońskiej. Jest to bardzo z jednej strony dogodne miejsce do założenia jako swojej cywilizacji, dlatego też madziarzy, którzy, są, którzy byli ludem napływowym do Europy, osiedli się właśnie w Kotlinie Panońskiej, ponieważ Kotlinia Panońska jest niejako osłonięta naturalnie. Niczym ścianami, okolicznymi górami, masywami górskimi, takimi jak Karpaty od północy i od wschodu. Jak górdynarskie od południa i alpy od zachodu. Do Kotiny Panońskiej, tak naprawdę, są trzy dogodne wejścia. Od północnego zachodu mamy do czynienia z bramą węgierską, przy niedaleko której położony jest Wiedeń, przy której położony jest Budapeszt. Brama węgierska, z, punktów, z punktu widzenia takiego gospodarczego, zawsze była Najważniejsza dla Węgier, dla, dla państw położonych w kotlinie panońskiej, z tego względu, że to przez bramę węgierską szedł zawsze handel, właśnie z Budapesztu, czy też handel z Dunaju, o czym zaraz powiem, do Austrii, do Wiednia, do, dalej do Niemiec, czy też do Czech. Także ta brama węgierska ma bardzo istotne znaczenie. Oczywiście przez bramę węgierską przepływa nurt Dunaju, co jest niezwykle istotne. Od strony Południowo-zachodniej mamy do czynienia z bramą lublańską, która jest, która jakby jest to jest niejako luka pomiędzy Alpami a Górami Dynarskimi. Luka łącząca Włochy z właśnie Skotiną Panońską, i tamtędy przez bramę lublańską zawsze przechodził historycznie szlak z Włoch do Austrii, do Niemiec, czyli z, północy, z południa na północ. Także ta brama lublańska też tutaj była istotna z punktu widzenia geograficznego, go, go, go tylko gospodarczego. Natomiast z punktu widzenia geostrategicznego, militarnego, najważniejszym przejściem do Kotliny Panońskiej było zawsze były dwa przejścia, znajdujące się na południowym wschodzie, pomiędzy Karpatami a Górami Winarskimi. Jest to żelazna brama, tak zwana, przez którą też płynie nurt Dunaju którędy Dunaj niejako wychodzi z Kotliny Panońskiej po to, by później wpłynąć do Morza Czarnego i z Gór Dynarskich jest jeszcze jeden szlak Kotlinom który wjedzie niejako do stolicy serbskiej, do Belgradu Belgradu, który stanowi tak naprawdę bramę niejako również taką twierdzę broniącą wejścia do Kotliny Panońskiej i do serca tej Kotliny, czyli do kraju węgierskiego, do stolicy, do Budapesztu. Z przyczyn geostrategicznych Żelazna Brama i właśnie to przejście przez Belgrad było najważniejsze, ponieważ to tędy Imperium Ottomańskie, Turcy, prowadzili swoją ekspansję w kierunku północnym, w kierunku właśnie Węgier, kosztem Węgier. To tędy przechodziły wszystkie tutaj kampanie, praktycznie wojenne, i tędy właśnie Turcy podążali w kierunku Budapesztu, dalej Wiednia. I co jest istotne, Królestwo Węgierskie rzeczywiście stoczyło, podjęło i stoczyło taką walkę o to, by przejąć, tą, przejąć te wejścia, niejako do, swoje, do swojego kraju, do Kotliny Panońskiej od strony południowej, od strony górdynarskich. Królestwo węgierskie niejako było w pewnym momencie takim portegowanym Serbów. Węgrzy występowali w obronie Serbów, przeciwko Turkom w wojnach, przeciwko właśnie Imperium Otomańskim. Natomiast ta rywalizacja turecko-węgierska została przez Budapeszt przegrana. Bardzo szybko, przez co Turcy przez cały okres trwania Imperium Otomańskiego mieli bardzo łatwy dostęp do Budapesztu i nieustannie zagrażali właśnie stolicy Węgier. I trzeba też sobie się zastanowić nad tym, czy zadać sobie takie pytanie, jak wyglądałyby Węgry, gdyby udało by się Węgrom po prostu przejąć te południowo-wschodnie przejścia do Kotyny Panońskiej, jak wyglądałoby wówczas ich państwo, być może byłoby dużo silniejsze, dużo bardziej okazałe, niż jest to w tej chwili, natomiast nie udało się tego zrobić, nie udało się jakby tych drzwi nie jako opanować i turcy cały czas niejako wisieli tutaj nad Budapesztem i zagrażali Węgrom, co miało później bardzo istotny wpływ na ich politykę międzynarodową. Na to, że byli bardzo skłonni do tego, by tutaj wchodzić w różnego rodzaju sojusze czy mariaże z Królestwem Polski, ale to doprowadziło to również do przede wszystkim utworzenia tego Królestwa Austro-Węgierskiego. Co, o czym później będę mówił, co będzie miało bardzo duże znaczenie dla samych dzisiejszych współczesnych Węgier. Natomiast wracając do samej geografii, tak jak już mówiłem, ten Dunaj jest dla Kotiny Panońskiej dla Węgier niezwykle istotny, jak, jak nie najistotniejszy też. To jest z przyczyny, z przyczyny oczywiście gospodarczych, ponieważ Dunaj łączy się z Renem, a następnie z Morzem Północnym. Także łączy najważniejsze miasta w zasadzie regionu, tutaj centralnej Europy. W tej chwili Dunaj można powiedzieć, że łączy Bukareszt, który ma niedaleko tutaj, niedaleko jest z Bukaresztu do nurtu Dunaju. Dunaj łączy ze sobą stolicę Rumunii, stolice Serbii, wspomniany już przeze mnie, przepraszam, Belgrad, stolice Budapesztu, stolice Budapesztu, Węgier, czyli Budapeszt, stolice Słowacji, czyli Bratysławę, stolice Austrii, czyli Wiedeń bardzo ważne miasta niemieckie czyli Frankfurt nad Menem a następnie poprzez Ren zagłębie niemieckie czyli Bonn, Kolonia, Düsseldorf, Essen, nawet Dortmund. Następnie ta rzeka łączy te wszystkie miasta razem z, łączy w zasadzie z portem w Rotterdamie i sportami w zasadzie belgijsko-holenderskimi nad Morzem Północnym. Jest to najważniejsza prawdopodobnie arteria rzeczna Europy, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o transport, gospodarkę, jeśli chodzi o połączenie tych miast. Mało tego, co trzeba jeszcze zauważyć, że jest projekt połączenia Dunaju z Odrą, co połączyłoby tak naprawdę tak rzecznie połączyłoby Trójmorze Bałtyk, Morze Północne, Morze Czarne. Niesamowity potencjał gospodarczy, niesamowity potencjał tutaj, jeśli chodzi o, o transport. Ten Dunaj naprawdę jest dla Węgrów bardzo, bardzo istotny i oni mogą po prostu wykorzystać tą rzekę do swoich geopolitycznych, geogospodarczych celów, o czym będę jeszcze y, mówił. Natomiast y, co, jeszcze, co, co jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi o, y, o geografię? W zasadzie Węgry położone są w takim terenie równinnym, właśnie w Kotlinie Panońskiej, i w tej chwili nie kontrolują żadnej jakby ze swoich naturalnych granic, czyli ani Alp, ani Karpat, ani Górdynarskich, ponieważ po traktacie w Trianon Węgry zostały niejako pozbawione jednej trzeciej wielkości swojego terytorium, Węgry graniczą w tej chwili. Od zachodu z Austrią, która była naturalnym sojusznikiem, takim historycznym sojusznikiem Węgier, ze Słowacją, która w zasadzie powstała kosztem właśnie terytorium Królestwa Węgierskiego, z Ukrainą to jest niewielki odcinek która również zyskała część terytorium węgierskiego, z Rumunią, która, która tak naprawdę. Olbrzymią korzyść, praktycznie osiągnęła, ponieważ należy pamiętać, że Rumunia to jest tak naprawdę mm, państwo powstałe z państwa Wołochów. Wołosi, e, no, zajmowali stosunkowo niewielkie terytorium, byli w pewnym momencie lennikiem Polski, i to było generalnie państwo wołoskie było położone e, na wschód od Karpat i obejmowało niewielkie, niewielkie terytorium. E, o, dzisiejszej Mołdawii, dzisiejszej Rumunii położonej właśnie na wschód i na południe od, od Karpat do Bukaresztu i Konstancy. Także to było... Wołosi historycznie zajmowali, do dziś zresztą zajmują bardzo małe terytorium w stosunku do tego, które teraz posiadają. Natomiast dlatego też na Węgrzech znajduje się bardzo duża mniejszość węgierska i Węgrzy w zasadzie posiadają dosyć spore... Rozszerzenia terytorialne względem Rumunii, tak samo jak mają, posiadają właśnie rozszerzenia terytorialne względem Ukrainy, jak i Słowacji, jak również na południu Serbii oraz Chorwacji. Także co trzeba zauważyć, co, na co trzeba zwrócić uwagę, że praktycznie wszystkie ościenne państwa oprócz Austrii to są państwa, które powstały czy zyskały. Kosztem królestwa, historycznego królestwa węgierskiego. Są to państwa, które do dziś chciałyby ograniczyć ewentualną ekspansję wpływów węgierskich, ograniczyć Węgry w rozpychaniu się niejako po Kotlinie Panońskiej. Węgry zajmują serce, centrum tej Kotliny, mają najlepszą sytuację tutaj, nawet gospodarczą. W tym, w tym względzie może konkurować z nimi Rumunia jeszcze, ponieważ ma dostęp do Morza Czarnego, a Węgrzy nie posiadające, jest bardzo istotne, dostępu do morza bezpośrednio. Natomiast, tak jak już mówiłem, jest możliwe skomunikowanie Węgier z Morzem Czarnym, z Morzem Północnym. Już jest to skomunikowanie, jak również planowana jest komunikacja z Morzem Bałtyckim. Przy czym z Morzem Czarnym dlaczego tej komunikacji jeszcze nie ma? Trzeba wskazać, że historycznie Dunaj na Żelaznej Bramie, tam był uskok skalny historycznie i po prostu tamtędy nigdy, nigdy nie był prowadzony transport rzeczny, a w tej chwili jest przy Żelaznej Bramie jest postawiona zapora betonowa, która też uniemożliwia tutaj transport także także rzeczny. Tak naprawdę Morze Czarne nie jest połączone z Budapesztem poprzez Dunaj. Natomiast ma się to być może w przyszłości zmienić. Także trzeba o tym pamiętać. Oprócz tego, że Węgrzy starają się tutaj wykorzystać ten Dunaj to bardzo warto, znaczy bardzo dobrze jest sobie spojrzeć na, nawet na Google'ach na mapę Węgier i to jak oni zbudowali swoje autostrady, jak one są połączone. Węgrzy Geograficznie chcąc stworzyć tranzyt północ-południe i wschód-zachód przez swoje państwo. Tutaj jest, jakby, taki pierwszy, pierwszy wykrzyknik, niejako. Zwracam uwagę na fakt, że jest to tak naprawdę projekt konkurencyjny w stosunku do tranzytowego projektu Polski, bo ponieważ to Polska chce. Dalej, tak jak samach teraz pełni, to dalej chce pełnić tą rolę głównego państwa tranzytowego pomiędzy wschodem a zachodem. W tej chwili tak się dzieje, zresztą 90% ponad transportu z Chin do Europy przebiega właśnie, lądowego transportu, tutaj podkreślę, przebiega przez, przez Polskę, jak również Polska chce być tym zwornikiem transportowym na szlaku północ-południe. I tutaj Węgry chcą być naszym niejako konkurentem. Tak naprawdę cała polityka, taka geopolityka Wiktora Orbana zasada się na tym, że Budapeszt chce niejako pokonać własną geografię, pokonać swoje słabości geograficzne, ponieważ historycznie Węgry zawsze znajdowały się na obrzeżach, na, poza szlakami głównymi w Europie. Wschód, zachód zawsze to szło przez Polskę. Północ, południe... Przy południe, północ, Włochy, Austria, Niemcy. Królestwo węgierskie, Budapeszt były omijane przez główne szlaki handlowe. Z tej przyczyny, że przez Bałkany bardzo trudno jest przebyć. Tak samo bardzo trudno przebyć jest przez, przez Karpaty. Także Węgrzy próbują z tym walczyć i próbują z tym walczyć poprzez inwestycje infrastrukturalne i spójrzmy teraz na mapę Węgier, właśnie tą transportową, gdzie są autostrady pokazane. Budapeszt świetnie skomunikowany z Bratysławą i Wiedniem, świetnie skomunikowany z Zagrzebiem e, oraz dalej nawet z Włochami, z Wenecją, tu są wszędzie autostrady. E, Węgry zbudowały autostrady do Serbii i poprzez Serbię oraz Macedonie są skomunikowane z Salonikami, to jest tak zwana Via Carpatia, przepraszam, która prowadzi od Salonik przez Węgry, między innymi przez Polskę po Kłajpedę na Litwie. Taki jest projekt. Taki jest projekt tego tej Wiarpatii i on tak naprawdę promuje Węgry, no Polskę również, ale dlaczego akurat, akurat ten szlak ma się kończyć w Kłajpedzie, a nie w Gdańsku? No tego do końca nie rozumiem. Może to jakiś jest tutaj zamysł polityczny, żeby tą Litwę do nas bardziej, pod nas bardziej podporządkować i mieć na Litwę większy lewar, większe przełożenie z Warszawy. Natomiast to jakby jest wątek poboczny. Natomiast w Węgrzy. Zwróćcie uwagę, chcą po prostu przejąć transport na linii wschód-zachód. To bardzo dobrze widać, jeśli spojrzycie na mapę, ponieważ podciągnęli autostradę z Budapesztu praktycznie pod granicę z Ukrainą, pod, pod Karpaty. I zobacz, że tam nie ma żadnej większej miejscowości na tym, na tym odcinku, tak naprawdę. Więc widać, że to jest odcinek budowany z myślą o tym, że po stronie ukraińskiej powstanie również autostrada, która umożliwi transport ze wschodu na zachód przez Ukrainę, Węgry, dalej Austrię do Monachium, do Francji. Także to jest projekt konkurencyjny, olbrzymia konkurencja, to może się okazać w przyszłości dla Polski. Oczywiście trzeba pokonać w tym momencie Karpaty, trzeba zainwestować w tranzyt na Ukrainie, to praktycznie w tej chwili to wszystko jest w powijakach i nawet nie wiem, czy Ukraińcy to planują, ponieważ dla nich znacznie łatwiej jest poprowadzić transport przez Lwów i dalej na polską a Natomiast widać, że Węgrzy myślą długofalowo i jeśli w Polsce nie uda się, jeśli Polsce nie uda się jakby... Zyskać i, i wykorzystać swoich przewag geograficznych, to Węgrzy chętnie na tym skorzystają. Oprócz tego, Węgrzy już w tej chwili prowadzą z nami niejako, jeśli chodzi o rywalizację, jeśli chodzi o transport z Morza Czarnego do Europy Zachodniej dalej. Tak naprawdę, naturalnie, szlak powinien wieść z Konstansy czy Odessy. Yy, przez Jasy czy, czy Kiszyniów do Lwowa i dalej na polską A4. Natomiast w tej chwili oczywiście z przyczyn politycznych, że to, yy, yy, ta Mołdawia jest niestabilna, ten Naddniestrze jest w, tutaj w posiadaniu niejako rosyjskim, to, że ta Ukraina jest tak słabo rozwinięta jeśli chodzi o, o transport, jeśli chodzi o transport drogowy przede wszystkim. To z tych wszystkich względów y, dużo łatwiej jest Rumunom z Konstancy. I zobaczcie, ta autostrada już tak naprawdę już, już widnieje. Z Konstancy y, do, aż praktycznie pod same Karpaty jest pociągnięta już linia auto, autostrady. Y, za Karpatami również ta autostrada już jest zbudowana w, w kierunku do Węgier. I jedynym dla Rumunii problemem jest to, żeby się przebić przez właśnie te Karpaty. To jest olbrzymie, olbrzymie ambitne przedsięwzięcie, no i Rumunii tutaj mają potężne problemy i nie wiadomo, kiedy ta autostrada tak naprawdę powstanie, natomiast ona jest w planach i będzie dla nas olbrzymim zagrożeniem, ponieważ tak naprawdę Węgrzy będą mogli przejąć niejako transport z Morza Czarnego do Europy Zachodniej i przezwyciężą w tym, na tym kierunku tak naprawdę swoje ograniczenia geograficzne, tą bramę karpacką. Natomiast my akurat w, tutaj, jeśli chodzi o transport y, o, i o szlak do Morza Czarnego, no jesteśmy tutaj w powijakach, głównie ze względu też na, z, z winy Ukrainy, no ale nie tylko. Także y, tu już widać, że pomiędzy Węgrami a Polską na tej linii jest duża, duża konkurencja i mamy sprzeczne ze sobą interesy gospodarcze, tak naprawdę geopolityczne y, w zakresie tych inwestycji. Jeśli chodzi jeszcze o taką y, geografię i politykę sąsiedzką, od razu może do tego przejdę. Trzeba pochwalić tutaj Wiktora Orbana za świetnie wykonaną robotę, jeśli chodzi o politykę sąsiedzką z państwami ościennymi, bo na, y, jakby naturalnym jest, że y, Słowacja czy też Ukraina, Rumunia, Serbia czy Chorwacja, czy nawet Słowenia, które powstały, Kosztem niejako interesów Budapesztu, naturalnym jest, że one po prostu będą się jednoczyć w celu ograniczania tego serca Kotiny Panońskiej, czyli Węgier, i ograniczania ich wpływów. Tak naprawdę Węgrzy znajdują się w pułapce. Są otoczeni. A mimo to, w tej chwili Viktor Orban potrafił to przezwyciężyć i pomimo olbrzymich wcześniejszych problemów dyplomatycznych, czy to ze Słowacją, czy to z Rumunią, czy to nawet z Serbią. Tam wszędzie były spory i terytorialne, i o mniejszości narodowe. Naprawdę to jest kocioł, to jest panoński kocioł. Wiktor Orban potrafi to przezwyciężyć i w tej, chwili, w tej chwili jest ta arpatia ze Słowacją. Dogadał się, żeby tutaj pociągnąć to wszystko razem, ten projekt. Z Rumunami olbrzymia wykonana dyplomatyczna praca. Rumunii praktycznie teraz współgrają z Węgrami, jeśli chodzi właśnie o ten projekt autostrady łączące, ten komunikacyjny, łączący Konstancę z Budapesztem. Węgry oczywiście współpracują z Serbią i tutaj już jest w zasadzie szlak powstał do Salonik, z których to Salonik oczywiście towary chińskie mogą trafiać na północ, tylko to jest bardzo trudny szlak i bardzo mało, bardzo mało też wydajny, ponieważ należy zwrócić uwagę, że Serbia nie należy do Unii Europejskiej. Tutaj za każdym razem na wyjściu i wejściu do tego państwa no, w towary muszą przechodzić kontrolę celną. To już jest samo w sobie sporym utrudnieniem. Do tego tereny górskie, do tego, tak jak mówię, Serbia nie jest w Unii Europejskiej. Także tutaj są jeszcze problemy natury takiej administracyjno-formalnej. Administracyjno jeszcze jest do tego Macedonia. Podobna sytuacja. Także. Ten szlak jest no, dosyć mało korzystny dla tych Chińczyków, bo tutaj głównie chodzi o ten, właśnie szlak z południa na, na północ dla towarów chińskich. Natomiast Węgrzy próbują to przezwyciężać. Także świetnie wykonana robota Wiktora Orbana z Chorwacją. To wszystko procentuje. Bardzo dobre stosunki z Austrią. Te sąsiedzkie relacje są naprawdę dobrze ułożone. Jedyny spór, Budapesztu jest oczywiście na linii tutaj Węgry-Ukraina. Natomiast przyczyną tego sporu jest to, że Węgrzy stawiają na Rosję. Węgrzy z Ukrainą oczywiście tutaj mają te spory terytorialne i o mniejszości narodowe. Natomiast co jest najważniejsze? Jeśli przez Ukrainę nie przejdzie żaden szlak handlowy, to wówczas Węgry, stają, Węgry zyskują i Węgry stają się bardzo istotnym tutaj kluczowym państwem w zakresie właśnie komunikacji Morza Czarnego z Zachodem. Ponieważ dużo łatwiej jest budować transport przez Ukrainę, jeśli chodzi o, o ten szlak z Morza Czarnego przez Ukrainę, Polskę dalej do Niemiec, tak. I jeśli ta Ukraina jest zablokowana, toczy się tam wojna, jest, jest niestabilna, nie posiada, powiedzmy, jest skupiona na inwestowaniu w armię, jest skupiona na tym, żeby jakoś przetrwać, bo na przykład nie dostaje gazu, etc., etc. Wszelkie osłabienie Ukrainy, wszelka destabilizacja Ukrainy leży w interesie Węgier. To jest dla nich z korzyścią, dlatego Węgrzy. Dlatego Viktor Orban prowadzi tak zbieżną z interesami Kremla i Putina politykę względem Ukrainy. To jest główny czynnik właśnie tej antyukraińskiej tutaj polityki prowadzonej przez Budapeszt. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli by Rosjanie, na przykład, przejęli kontrolę nad Ukrainą polityczną, na przykład, choćby tylko polityczną, no to Węgrzy w, w tym zakresie. Mogą niejako ugrać właśnie poprzez w tej chwili poprzez grena na rzecz Kremla, mogą ugrać to, że w późniejszym terminie Ukraina poprowadzi na przykład autostradę, nie do podciągnięcia, nie, nie pod A4, a na przykład właśnie, co jest w sumie nielogiczne tak naprawdę z przyczyn takich finansowo-ekonomicznych, no ale można tak zrobić z przyczyn politycznych, co, co udowadniają Rosjanie budując Nord Stream 2. Politycznie po prostu projekty realizują, a nie, a nie ekonomicznie, czasami, jakim się to opłaca, więc mogliby niejako wymusić na Ukrainie zbudowanie tranzytu przez Karpaty do Węgier w celu ominięcia zbudowania niejako okrężnej autostrady wokół Polski i odcięcia Polski od tranzytu, czy to energii, czyli gazu, czy to na przykład tranzytu, takiego transportu lądowego przez A4, między innymi. Także Węgrzy tutaj grają na swoje interesy, które są sprzeczne z interesami Polski, jeszcze raz trzeba to podkreślić. Tyle mniej więcej w zakresie takiego krótkiego omówienia geografii i troszeczkę też historii. Historycznie, jeszcze do tego wrócimy przy okazji polityki międzynarodowej, bo tam są bardzo ważne wątki historyczne, o których powiem. Natomiast warto już teraz właśnie podkreślić to, że tak geopolitycznie i geostrategicznie Budapeszt jest dla nas, dla Warszawy konkurencją i trzeba o tym pamiętać. Pomimo tej całej nostalgii, pomimo tych ciepłych naszych wspomnień o no jakże przyjaznych stosunkach, przecież należy podkreślić, że w zasadzie w 1920 roku obroniliśmy się przed nawałnicą Sowiecką tylko i wyłącznie dzięki temu, że Węgrzy uruchomili dostawy, dostawy amunicji i broni do Polski. Także ta historia zresztą przyjaźni polsko-węgierskiej sięga prawie że średniowiecza, a nawet średniowiecza. Więc na, rzeczywiście jest, jest tutaj dużo postaw do tego, by czuć sympatię, natomiast takie realne, realne geopolityczne interesy są. W tej chwili z Węgrami nasze interesy są sprzeczne. Jeśli chodzi o gospodarkę, PKB Węgier za 2017 rok wynosiło około 140 miliardów dolarów. Dla porównania, polskie PKB wynosiło wówczas 525 miliardów dolarów, czyli węgierska gospodarka jest praktycznie prawie czterokrotnie mniejsza od gospodarki polskiej, co ma istotne znaczenie, o czym będę mówił później. Jeśli chodzi o politykę międzynarodową. PKB per capita przy uwzględnieniu sił nabywczej pieniądza wyniosło w Węgrzech w 2017 roku ponad 26 tysięcy dolarów USD. W przypadku Polski to jest 27 tysięcy dolarów. Być może już w tej chwili są. są dostępne jakieś bardziej aktualne dane, natomiast dla mnie tutaj mi chodzi o to, żeby porównać te ze sobą oba te nasze państwa węgierskie i węgierskie i polskie, natomiast jakby tutaj pokazać ten układ sił i porównanie, natomiast już same takie statystyki szczegółowe są dla mnie mniej istotne, to jest tylko po to, żeby jakby zarysować nieco sytuację siłę gospodarczą właśnie Węgier, na tle między innymi tutaj Polski. Jeśli chodzi o inflację, stosunkowo jest wysoka na Węgrzech, wynosi ponad 3%, z tegoż względu, to dane na sierpień 2018, z tego względu, że międzynarodowe instytucje finansowe prowadziły i nadal prowadzą taką antywęgierską politykę, co spowodowane jest, o czym będę mówił później, no polityką Wiktora Orbana. Także ta wysoka inflacja bardziej wynika z przyczyn politycznych niż ekonomicznych. To też ma jakby swoje uzasadnienie w ratingach, które są obniżone dla Węgier. To wszystko jest polityka, tak naprawdę, o czym będę mówił później. Dług publiczny na koniec 2017 roku, jeśli chodzi o Węgry, wyniósł blisko 74% w stosunku do PKB, co nie jest tragedią w stosunku do tego, co mogło się stać, co mogło się wydarzyć. W przypadku długu prywatnego to jest 131%. Jeśli chodzi o Polskę, dla porównania, to nasze, PKB, nasze zadłużenie w stosunku do PKB wynosiło ponad 50%, jeśli chodzi o 2017 rok, a jeśli chodzi o to publiczne zadłużenie ponad 50%, a prywatne 122%, więc w tej, tutaj jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż w Węgrzy. Ale należy pamiętać o tym, że Węgrzy właśnie byli atakowani jako na płaszczyźnie ekonomiczno-finansowej i w zasadzie mogli skończyć jak Grecja, czy mogli skończyć jak Portugalia w takim skrajnie niekorzystnym dla nich wariancie, do czego nie dopuścił Viktor Orban. W zasadzie obronił tak naprawdę Budapeszt, Węgry przed takim scenariuszem, o czym będę mówił za chwilę. I właśnie. Co z tym Wiktorem Orbanem? Jedni mówią, że to jest świetny lider, że potrzeba polskiego Wiktora Orbana. Drudzy z kolei, jakby tutaj, powielają tą narrację z elit europejskich, wskazującą na to, że to jest jakiś tam dyktator, że Wiktor Orban prowadzi złą politykę, niekorzystną Mocno prosocjalną, mocno autoratywną, taką nawet gospodarczo-faszystowską, można by powiedzieć, czyli tutaj państwo w państwie urządza i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko narracja, oczywiście, anty-anty, że tak powiem, orbanowska, można tak powiedzieć. I dlaczego Wiktor Orban tak mocno dzieli tutaj nawet polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o ocenę jego osoby? Skąd w ogóle się wzięła taka nagonka na Wiktora Orbana? Viktor Orban tak naprawdę był wcześniej premierem Węgier, zanim zaczął się kryzys w 2008 roku i zanim ponownie objął fotel premiera w 2010 roku. Był wcześniej premierem i nie był tak atakowany przez elity europejskie i w zasadzie nikt niego nie zwracał wtedy wówczas większej uwagi. Wszystko zmieniło się wówczas gdy po kryzysie w 2008 roku sektor finansowy Węgier podobnie zresztą jak innych takich mniejszych płytkich gospodarek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji i władze z Budapesztu zwróciły się wówczas do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej o pomoc w celu wsparcia Sektora bankowego w celu ratowania forinta, czyli waluty węgierskiej, a także w celu ratowania węgierskiej gospodarki. Węgrzy dostali wówczas 8,7 miliardów euro kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz 5,5 miliarda euro pomocy z Unii Europejskiej. W zamian za tą w cudzysłowie pomoc, ponieważ to wszystko oczywiście było do zwrotu, to znaczy ten kredyt do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w zamian za tą pomoc Budapeszt musiał się zgodzić na zmianę polityki gospodarczej i wewnętrznej w państwie. I zmiany te polegały na tym, że w zamian za kredyty i de facto dalsze zadłużanie państwa, bo na tym to polegało, żeby jeszcze bardziej zadłużyć Węgry. Budapeszt miał zapłacić cenę w postaci e, prywatyzacji e, resztki sektora państwowego i wprowadzenia tak zwanych reform gospodarczo-podatkowych, które polegały na tym, że po prostu e, państwo węgierskie miało zwiększyć mocno podatki, e, co oczywiście musiało się wiązać z obniżeniem konkurencyjności węgierskiego rynku, e, z ograniczeniem wydatków socjalnych. E, co akurat oczywiście może mieć też bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę, natomiast najważniejsze było to podniesienie podatków i, i wyprzedanie tak naprawdę reszt, resztek majątku e, państwowego. I co to e, wszystko oznaczało, w, jakby w takim dłuższej perspektywie? To widać na podstawie przykładu Grecji i Portugalii. Przykłady te omówiliśmy wspólnie z autorem bloga bogaty.men, e, gdzie zresztą e, notabene. Zachęcam, zajrzeć, to jest blog ekonomiczno-gospodarczy, są bardzo ciekawe artykuły, są, jest tak zwana linkownia i link chat, gdzie jest tak naprawdę zbiór najważniejszych, dziennych informacji, linków do ciekawych informacji prowadzone przez autora i też tam są rzucane linki przez innych, przez innych tutaj użytkowników czy, czy adresatów bloga. Także tam można poszukać sobie zawsze ciekawych informacji, natomiast wspólnie, właśnie z autorem tego bloga, napisaliśmy szerokie analizy dotyczące Portugalii oraz Grecji, a także wyjaśniliśmy tam, dlaczego państwa te stały się niejako ofiarami właśnie pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej. I taką ofiarą właśnie miała stać, miały stać się również Węgry, ponieważ tak naprawdę, cały mechanizm tej pomocy polegał na tym, że kredyty udzielone państwom, czyli m.in. Węgrom, w rzeczywistości miały trafić do prywatnych, najczęściej banków i instytucji zagranicznych. Czyli, tak naprawdę, ten cash flow wyglądał w ten sposób, że kredyt z Unii Europejskiej, czy tam z, przepraszam, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, trafiał realnie na konto tutaj rządowe, rząd natomiast tymi pieniędzmi spłacał swoje długi w stosunku do fund międzynarodowych funduszy, yy, yy, międzynarodowych funduszy i, i, i banków i niejako jakby dla państwa nic z tego kredytu nie zostawało i tak naprawdę to była jedynie pomoc i dofinansowanie i ochrona przed upadkiem właśnie tych prywatnych banków i funduszy yy, zagranicznych, Głównie niemieckich i francuskich. I ktoś może powiedzieć, ok, no ale jeśli się Węgrzy zadłużyli, to, to powinni oddać. Tak, tylko że cały problem polegał na tym, że te instytucje finansowe niejako za, mocno ryzykowały, udzielając kredytów i pożyczek. Dla państwa, na przykład węgierskiego, czy greckiego czy portugalskiego, w zamian za obligacje, wiedząc, że te państwa na przykład są w trudnej sytuacji, nie posiadają wypłacalności, że kryzys może nimi zachwiać. I tak naprawdę te instytucje zarabiały na, na, bardzo, wysokie, na bardzo wysokim oprocentowaniu obligacji. To dla nich po prostu był zysk, i tak chciały się wzbogacić, tak? Zakupywały obligacje od państwa w zamian za, za kredyt za udzielenie wsparcia finansowego, państwo się zadłużało, oczywiście musiało spłacać te swoje kredyty, natomiast jeśli było tąpnięcie kredyt, no to jasnym było, że ten, że ten kryzys tak naprawdę uderzał ostatecznie właśnie w te instytucje, w te banki zachodnie. I w tej sytuacji, kiedy kryzys dotykał całego państwa, te państwa oczywiście były niewypłacalne i przestały spłacać swoje zobowiązania, bo skupiały się na tym, by ratować swoje gospodarki. No i tutaj jakby pojawiał się Międzynarodowy Fundusz Walutowy Unii Europejska wspaniałomyślnie, oczywiście, proponując pomoc, która tak naprawdę nie była pomocą, tylko, tylko było ratowanie tych instytucji finansowych zachodnich, a jednocześnie należy tutaj pamiętać, że tak naprawdę państwo, czy to węgierskie, czy portugalskie, czy greckie, nie pozbywało się kredytu względ, znaczy pozbywało się kredytu względem sektora finansowego prywatnego. Natomiast powiększało swój kredyt i uzależnienie względem Międzynarodowego Funduszu Walutowego Unii Europejskiej. I o to generalnie chodziło, by uzależnić te państwa właśnie od instytucji międzynarodowych i od Unii Europejskiej. Na tym to wszystko się zasadzało. To była cała taka machinacja, yy, która doprowadziła Portugalię i Grecję, Grecję do bankructwa, Portugalię pra prawie że do bankructwa, w tej chwili... Tak naprawdę gospodarka portugalska jest w opakanym stanie, zadłużenie jest olbrzymie, a sektor finansowy po prostu stoi naprawdę i czeka na pierwszy lepszy kryzys, żeby tylko tąpnąć. Tak to wygląda, bo gospodarka portugalska czy, czy grecka, tak samo jak węgierska, to są bardzo płytkie gospodarki, tam jest 10 milionów mieszkańców, PKB jest stosunkowo mało i po prostu każdy kryzys to jest olbrzymie, olbrzymie reperkusje to są w stosunku do tych gospodarek. Także. Węgry miały być też taką ofiarą, niejako tej, tej pomocy. I Wiktor Orban w 2010 roku przejął władzę, zresztą na skutek afery taśmowej, która wybuchła w 2006 roku, natomiast to były jakby takie reperkusje, no to jest mniej istotne. W każdym razie w 2010 roku, Wiktor Orban, jak przejął władzę, zastopował, zastopował dalsze przedłużanie Niejako kredytów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdził, że Węgry spłacą dotychczasowy dług jak najszybciej, nie będą zaciągały już kredytu bardziej, same sobie poradzą z tym kryzysem i nie będą stosowały się do jakby restrykcji. Międzynarodowego Funduszu Walutowego restrykcji, które tak naprawdę miały pogłębić zadłużenie tych państw, bo tu chodziło generalnie o te restrykcje, nie o cash flow, przepływ, tylko chodziło o to, że w zamian za tą pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska narzucały politykę gospodarczą tym państwom, które pobierały tą niby pomoc, i jakby cała, cała ta narzucona niejako Polityka gospodarcza skupiała się na tym, by maksymalnie utrudnić i maksymalnie spowolnić gospodarki tych mniejszych państw i stworzyć z nich jakby jak najmniej konkurencyjne podmioty w stosunku do firm, czy, czy podmiotów, czy całych państw zachodnich. I tak zresztą rzeczywiście się stało: w Grecji wyprzedano cały przemysł. Praktycznie przedsiębiorstwa poupadały. Yy, tam są tak wysokie podatki, że cały biznes idzie w szarej strefie praktycznie w tej chwili. Tragedia w Portugalii to samo. Węgry w zasadzie miały spotkać ten sam los, a przez to, że yy, Państwa te by ubożały w, w, w konsekwencji prowadzenia takiej polityki wewnętrznej, takiej polityki gospodarczej, no to musiałyby się zadłużać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i musiałyby wyprzedawać swoje aktywa z, dla Zachodu, gdzie Zachód w tym momencie jakby jest jak na promocji, tak? czyli fabryka, która jest warta 4 miliardy. No kupują za miliard, ponieważ państwo greckie na przykład jest mocno przyduszone tymi restrykcjami, musi jak najszybciej pozyskać kapitał na spłatę, powiedzmy, zadłużenia, i musi wyprzedać, co ma. No i oczywiście tu jest pach, jak do marketu, jak w czasie promocji w tych popularnych marketach, tak 40-50% taniej, kurczę, można tutaj aktywa, fabryki, nieruchomości, etc., To po prostu był jeden wielki program osłabiania i wyprzedaży tych, tych państw. Także to groziło Węgrom, natomiast Wiktor Orban powiedział, że nie, weto, ja się nie zgadzam, nie zrobię tego. Spłacę swój kredyt do Międzynarodowego Funduszu Walutowego natychmiast, nie pobiorę nie nowego i wprowadzę całkowicie sprzeczną z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego politykę wewnętrzną, politykę gospodarczą. Co zrobił Orban? Jaki wprowadził program? Przede wszystkim punktem kluczowym jego programu było wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw i sektor ten został uznany za sektor strategiczny dla państwa węgierskiego. Wprowadził ulgi podatkowe dla gospodarstw domowych. Obniżył podatek liniowy, podatek dochodowy PIT z 32 do 16%. Obniżył podatek liniowy CIT dla małych i średnich firm do wysokości 10%. Dla większych firm zostało 19%. Tutaj również wprowadził dobre programy dla wsparcia Frankowiczów, skąd my to znamy, prawda? Jakby tutaj część tych rzeczy powielał PIS, niedawno zresztą całkiem. Również Wiktor Orban wprowadził ustawy wspierające inwestycje zagraniczne w kraju, dzięki czemu te inwestycje wzrosły w 2017 roku do 93 miliardów USD. Co, co w zasadzie stanowi 67% wartości węgierskiego PKB. Czyli jednocześnie, jakby tutaj, pomimo tego, że Wiktor Orban bardzo mocno sterował niejako gospodarką państwa, to jednocześnie wspierał inwestycje zagraniczne, co ma swoje plusy i minusy, jednak taki jest po prostu fakt. Także dzięki właśnie tej obniżce podatków, dzięki swoim programom tutaj wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki ściąganiu inwestycji z zagranicy, Wiktor Orban niejako obronił gospodarkę węgierską. Mało tego, obniżył podatki, a mimo to oczywiście równocześnie też podwyższył podatki dla tych najbogatszych to też jakby swoją drogą. Natomiast jakby ten jego program pozwolił spłacić zadłużenie względem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ograniczyć i zastopować wzrost długu publicznego, w tej chwili jest ten poziom długu ustabilizowany, to nie rośnie, i potrafił jakby obronić właśnie te Węgry przed jakby tym programem takim no, łupieszczym tak naprawdę, programem łupieszczym w stosunku do, do Węgier i tych mniejszych państw, które po prostu można było łatwo, że tak powiem, ograbić, tak? To, to też... Yy, niejako nazywa się strzeżeniem owiec czasami, yy, tego rodzaju procesy. W każdym razie te właśnie działania Wiktora Orbana, a nie inne, jakieś światopoglądowe, czy, yy, czy tutaj oskarżanie go o, o autokrację niejako, o, o te programy anty Imigracyjne, etc., etc., To nie było powodem tak naprawdę ataku na Orbana, tylko powodem ataku na Orbana. Te ataki zaczęły się właśnie od tego, gdy Viktor Orban powiedział weto w stosunku do wymagań Unii Europejskiej, i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wszystko, wszystko sprowadziło, sprowadza się tak naprawdę do pieniędzy, do wpływów i do gospodarki. I warto tutaj zacytować Viktora Orbana, który w 2013 roku, kiedy spłacił ostatnią ratę kredytu. E, powiedział bardzo ważne zdanie. Węgry są niepodległym, suwerennym państwem. Era kolonizacji się skończyła i rzeczywiście trzeba wskazać, że Węgry prowadzą od tego momentu całkowicie niezależną e, od e, państw zewnętrznych politykę międzynarodową. To jest tak ważne, ta gospodarka, finanse. To uzależnienie kredytowe, finansowe jest tak ważne właśnie w polityce międzynarodowej. Trzeba o tym pamiętać, i Viktor Orban doskonale zdawał sobie z tego sprawę, i dlatego właśnie doprowadził do uniezależnienia Węgier, tak naprawdę. No to, to nie jest takie uniezależnienie całkowite, natomiast na pewnych płaszczyznach dało mu to bardzo dużą swobodę. I co jest jeszcze warte podkreślenia. Że tak zwani eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego Unii Europejskiej mylili się jeśli chodzi o e, programy gospodarcze dla Grecji, dla Portugalii, dla Węgier, między innymi, mylili się właśnie w tych swoich e, programach. Natomiast Viktor Orban miał rację, i to jego reformy wyprowadziły Węgry e, tak naprawdę e, z problemów. A gdzie w tej chwili znajduje się Grecja, gdzie w tej chwili znajduje się Portugalia? To jakby widać i można sobie porównać. Także dlatego właśnie Viktor Orban jest tak bardzo atakowany. Oczywiście później już do tego dokładał kolejne cegiełki, tak? sprzeciwiał, się, sprzeciwiał się tej imigracji. Jednocześnie Viktor Orban, o czym też później jeszcze będę wspominał, stwierdził, że będzie wetował każdą próbę federalizacji Unii Europejskiej, pogłębienia integracji, więc to jest jakby działanie wbrew interesom Brukseli, Berlina czy Paryża. I w tym kontekście też jest Viktor Orban wrogiem numer jeden tak naprawdę, aczkolwiek my bardzo mocno walczymy o tą pozycję lidera w tym kontekście. Co jeszcze Viktor Orban zrobił ciekawego? On bardzo fajną prowadzi politykę gospodarczą. W zakresie energetyki. I tutaj jest też istotny problem i istotna rywalizacja z Polską. Otóż Wiktor Orban dogadał się z Władimirem Putinem i w Budapeszcie 18 września 2018 roku stwierdził, że zdaje sobie sprawę z dywersyfikacji dostaw gazu na Węgry, przy czym on rozumie tą dywersyfikację w ten sposób, nie tak jak my, że ok, dywersyfikacja, czyli jak ściągamy od Rosji prawie cały gaz, to trzeba, nie wiem, ściągnąć od Norwegii, od Stanów Zjednoczonych, czy z Bliskiego Wschodu, skądkolwiek, ale żeby ten gaz nie pochodził od Rosji, to w przypadku Wiktora Orbana ta dywersyfikacja polega na tym, że... Wiktor Orban powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że Węgry muszą zadbać o pozyskanie energii od Rosji, czyli z tego samego źródła, ale poprzez inny rurociąg. I tutaj Węgry grają tak naprawdę na Nord Stream 2. Oni chcą pozyskiwać gaz poprzez Nord Stream, Nord Stream 2 z kierunku niemieckiego kosztem rurociągu ukraińskiego. Dlaczego? Z tegoż względu. Że, jeśli oni nie będą potrzebowali tego gazu za pośrednictwem rurociągu ukraińskiego, Rosjanie będą mogli odciąć Ukrainę od dostaw gazu. To oczywiście działa na korzyść Rosji. To oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, działa na korzyść Węgier, ponieważ dla Węgier, dla Węgrów, tutaj ta Ukraina powinna być jak najsłabsza, jak najbardziej biedna, etc. etc. Więc. Oni tutaj grają bardzo mocno, liczą na Nord Stream 2. No i oczywiście tutaj interes polski jest jaki? Żeby Nord Stream 2 nie powstał, albo żeby był nieopłacalny, albo żeby w ogóle całe to przedsięwzięcie po prostu zostało zablokowane, czy, czy, czy żeby szlakie trafił, mówiąc w dużym skrócie. Natomiast Węgrzy grają pod Nord, pod Nord Stream 2, czyli kolejna płaszczyzna, na której są dla nas tak naprawdę... No, może nie tyle akurat tutaj rywalami, co mają sprzeczne interesy z Warszawą. Co jeszcze w tym kontekście? Tutaj również trzeba dodać, że w ogóle miał powstać rurociąg, tak naprawdę pod Morzem Czarnym z Rosji, który też miał przebiegać przez Węgry. Natomiast ten rurociąg nie powstanie z różnych przyczyn, i dlatego właśnie ten Nord Stream 2 jest dla Węgórz, tak, Węgier tak ważny. Co jeszcze jest istotnego, jeśli chodzi o sytuację, o sytuację węgierską? Tak dla porównania też warto tutaj przy, przy, porównać Polskę z Węgrami, jeśli chodzi o, o demografię. U nich jest niecałe 10 milionów obywateli, przy czym mają olbrzymie, olbrzymie problemy z emigracją zarobkową. Tak samo raczej jak Polska. Natomiast no, my mamy 38 milionów obywateli, także jak widać tutaj tą dysproporcję, oni są dużo, dużo mniejsi pod względem gospodarczym, pod względem demograficznym. To ma bardzo duże znaczenie w, na arenie międzynarodowej, europejskiej arenie międzynarodowej i w kontekście Unii Europejskiej, w kontekście um, niejako gry z Berlinem, czy to na linii Warszawa-Berlin, czy to na linii budapeszt berlin I trzeba y, jakby zdać sobie sprawę, że przy tym wszystkim. Co Viktor Orban chce osiągnąć, te dobre relacje sąsiedzkie, te projekty infrastrukturalne, Via Karpatia, połączenie wschód-zachód, północ-południe, Dunaj, ta próba przezwyciężenia geografii Kotiny Panońskiej, te wszystkie wyzwania, ta gra polityczna, polityczna międzynarodowa, o której jeszcze zaraz powiem, to wszystko potrzebuje tak naprawdę. Jakiejś realnej siły i o ile infrastrukturalnie Węgrzy się do tego, już, do tego już się przygotowują, jak już mówiłem, o tyle na przykład ich armia to tak naprawdę no, to jest duża pięta Achillesowa Budapesztu. Węgry przeznaczają na siły zbrojne niecały 1% PKB, przy czym ich Program modernizacji czy rozrostu armii zakłada przez kolejne lata wzrost o 1 10 PKB rocznie, więc to naprawdę nie jest jakiś zbyt ambitny program. Oczywiście ktoś może powiedzieć, po co Węgrom jakieś super siły zbrojne w sytuacji, kiedy naokoło są państwa NATO, naokoło jest Unia Europejska. Znajdują się za karpatami, za alpami, za... nie ma zagrożenia tureckiego, nie ma zagrożenia rosyjskiego, nie ma zagrożenia niemieckiego. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nadchodzą niepewne czasy. Nadchodzi tendencje są takie, że może dojść do rozpadu wszelkich struktur międzynarodowych, może dojść do przetasowań, i może się okazać, że realna siła będzie miała duże znaczenie. I Węgry w tej chwili w takiej siły nie mają. Ich siły pancerne nie istnieją. Mają około 23 tysięcy żołnierzy i tylko chyba 5 tysięcy w rezerwie. Lotnictwo to jest 12 Gripenów wypożyczonych od Szwecji. Wypożyczenie chyba do 2026 roku, z tego co pamiętam. Także no, jeśli Węgrzy mają tak ambitne cele chcą odgrywać istotną rolę w środku Europy, wykorzystywać swoje położenie geograficzne, wykorzystywać Dunaj, nawiązywać do historycznego Królestwa Węgierskiego, takiego mocarstwa dużego, nawet do mocarstwa austro-węgierskiego. Jeśli chcą ewentualnie nawet podnieść rozszerzenia terytorialne w stosunku do sąsiadów, no bez armii nie da się tego po prostu zrobić. I tutaj jest wielka pięta Hillesowa, aczkolwiek dzisiaj jest ona tak naprawdę no taka mało istotna. Mało istotna, ale może to mieć znaczenie w przyszłości. I przechodząc do najważniejszego. Polityka międzynarodowa, polityka zagraniczna, Węgier. Geopolityka. O co tu się to przygra? Dlaczego Wiktor Orban potrafi prowadzić tak wielowektorową politykę zagraniczną? To jest tak złożone jest sporo osób, które porównują właśnie Polskę do Węgier, porównują władzę z Budapesztu do władz w Warszawie. Dlaczego Polska nie może prowadzić takiej samej polityki jak Wiktor Orban? Bo nie może. Ponieważ Węgry nie są położone między Niemcami a Rosją, a my jesteśmy. To jest zasadnicza różnica. Ponieważ Polska. To bardzo duża gospodarka europejska, ponieważ Polska to bardzo duża populacja europejska, ponieważ Polska to kluczowe położenie pomiędzy Niemcami a Rosją kluczowe położenie na szlaku wschód-zachód kluczowe położenie północ-południe to jest państwo tranzytowe. Jesteśmy niezwykle ważni jesteśmy najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec. Niemcy dla nas są najważniejszym partnerem gospodarczym. My jesteśmy uzależnieni od nich, ale oni też są bardzo zależni od nas. Co jest w przypadku Węgier? Węgry są odcięte, nie mają wokół siebie zagrożenia ze strony Rosji czy ze strony Niemiec, ze strony Turcji. Oni w grze geopolitycznej nie muszą kalkulować swojego bezpieczeństwa. My musimy. My zawsze byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy zagrożeni ze strony moskiewskiej byliśmy zagrożeni ze strony Berlina musimy bezpieczeństwo kalkulować w grze geopolitycznej w grze gospodarczej jeśli chodzi o nasze położenie obecne Viktor Orban nie musi tego robić przynajmniej nie w stosunkach z Moskwą nie w stosunkach z Berlinem nie w stosunkach z Pekinem bo tutaj też prowadzi jakby tutaj grę tak? próbuje ściągnąć właśnie Chińczyków także to jest to są olbrzymie Naprawdę bardzo istotne różnice, które w moim przekonaniu powinny być oczywiste, i to jest jasne, że Wiktor Orban, ze swoim, no tak powiem trywialnie, no, takim, może nie grzecznie, ale takim małym państewkiem, ma dużo więcej swobody w prowadzeniu polityki zagranicznej niż bardzo istotna dla wszystkich Warszawa. Jesteśmy po prostu naciskani z każdej strony. Jeśli Niemcy czy Rosja mają wybierać, gdzie zainwestują swoje pieniądze, gdzie zainwestują swoje e, siły, środki, e, gdzie się zaangażują, czy w Polsce, czy na Węgrzech, oni zawsze wybiorą Polskę i zawsze tu będą, e, jakby, starać się e, uzyskać dla siebie jak największe e, korzyści. Tu będą starać się mocno wpływać. Natomiast Budapeszt to jest kierunek zupełnie trzeciorzędny dla tych państw. Nieistotny tak naprawdę. Węgrzy są dla Rosjan niejako taką furtką czy piątą kolumną w Unii Europejskiej. Rosjanie chcą się dogadać z Niemcami, ale chcą się dogadać na swoich warunkach. Chcą postawić jak, najtrwa, jak najbardziej korzystne dla siebie w negocjacjach, dla siebie propozycje, i w tym celu. Muszą osłabiać pozycję Berlina. A Berlin ma pozycję tym słabszą, im słabsza jest Unia Europejska. Unia Europejska schłócona, Unia Europejska z wetem Budapesztu, Unia, czy, nawet, czy nawet z wetem Warszawy, Unia Europejska właśnie nie podążająca za Berlinem, osłabia Niemcy również w relacjach niemiecko-rosyjskich. Także Węgry są świetnym narzędziem do wykorzystywania, jeśli chodzi o Kreml. I Putin z tego korzysta, ale też Wiktor Orban potrafi z tego coś wyciągnąć dla siebie. Viktor Orban tutaj sprowadził inwestycje rosyjskie w zakresie zbudowania elektrowni atomowej na Węgrzech. Prowadzi wspólną politykę względem Ukrainy z Rosją opiera się o Rosję, prowadzi właśnie zaawansowane rozmowy polityczno-gospodarcze w zakresie też dostaw gazu, polityczne, jeśli chodzi o na przykład lewarowanie Berlina. Wiktor Orban jedzie do Berlina i mówi, ok, jak wy mi czegoś tam nie zagwarantujecie, to ja pojadę do Putina i być może on od niego to uzyska. To jest, to jest właśnie ta gra, to jest właśnie ta, ten balans, te balansowanie na linie tak naprawdę, to jest bardzo delikatna, ale też mm, przyjemnie obserwuje się po prostu działania Wiktora Orbana, ponieważ on jest wszędzie, rozmawia z każdym, nie zamyka sobie żadnej furtki. Jeździ do Pekinu. W Pekinie wydeptuje ścieżki po to, żeby Pekin zainwestował w nowy dwadmy szlak biegnący przez Węgry, właśnie między innymi z Salonik na północ, czy z Konstancy na zachód, przez Węgry, kosztem interesów Polski. Jak na razie Węgrzy nie są w stanie przezwyciężyć tych słabości geograficznych. Geografia tak mocno nas premiuje, że Polska może w każdej chwili praktycznie zagrać na swoją korzyść tylko dzięki wyłącznie właśnie wykorzystaniu warunków geograficznych. Ale nie zawsze tak może być, nie zawsze tak będzie i nie możemy po prostu tego lekceważyć. A Węgrzy są zdeterminowani i robią wszystko, by Naszym kosztem stać się hubem transportowym, stać się zwornikiem w Europie Środkowej, stać się sercem Europy Środkowej i zbudować ten właśnie te połączenia między Morzem Czarnym, między Wschodem a Zachodem, między Południem a Północą. Cały czas będę to podkreślał, ale to jest bardzo, bardzo ważne. W tym kontekście właśnie Viktor Orban prowadzi naprawdę wielowektorową politykę. On... On tak naprawdę nie musi się starać tylko i wyłącznie o interesy Waszyngtonu. To jest jedyne mocarstwo, z którym nie musi się dogadywać, chociaż może. Natomiast Waszyngton też nie ma interesów w Budapeszcie to jest akurat słabość Budapesztu, że Amerykanie nie mają tutaj Węgry. Węgry Węgr to państwo za małe, za mało istotne, za słabo położone geograficznie, by. Amerykanie chcieli się mocno w nie angażować i wchodzić mocno do Budapesztu. Dlatego Amerykanie wchodzą właśnie do Warszawy, do Polski, gdzie jest dużo większa gospodarka, dużo ważniejsze położenie. Wchodzą również do Rumunii też ze względu na położenie geograficzne, i dlatego o nas odbudowane jest to między morze ta bariera pomiędzy Niemcami a Rosją. Bo tak naprawdę o to chodzi. I Węgrzy w tym kontekście. My, tutaj jakby są znowu sprzeczne interesy, my opieramy się o Amerykanów, bo dla nas to jest naturalny sojusznik, ponieważ zagrożenie płynie z Rosji, no to musimy równoważyć te mm, stosunki z Berlinem, na przykład Washingtonem. z Waszyngtonem. Z kolei Budapeszt ma odwrotnie, znaczy tutaj z Waszyngtonem nie za wiele mogą wspólnie ugrać, natomiast... Mogą dogadać się z Rosją, ponieważ Rosja nigdy nie zagrażała historycznie. Są schowani za Karpatami od Wschodu, są schowani za alpami od zachodu. W zasadzie Węgrzy nie uświadczyli inwazji niemieckiej czy rosyjskiej. Rosjanie faktycznie w II wojnie światowej podbili Węgry no siłą rozpędu, bo walczyli tutaj z Niemcami, tak, z tym blokiem centralnym, więc no musieli siłą rzeczy przejść przez Węgry również. Natomiast to był taki wyjątek, jakby od reguły, jeśli chodzi o historię. Co jest jeszcze Niezwykle istotne. Tutaj, właśnie ten wątek historyczny. Orban prowadzi w tej chwili naprawdę świetną politykę wielowektorową, bardzo korzystną, wydaje mi się, że optymalną dla interesów, dla węgierskich interesów w tej chwili. Tyle, że może to doprowadzić do i tak bardzo złych skutków dla Węgier. Dlaczego? Może zanim przejdę do tego wątku historycznego, opowiem o sednie sprawy. Węgry mogą w przyszłości zostać wydalone z Unii Europejskiej albo co najmniej być zawieszone w prawach Unii Europejskiej. I to będzie dla Węgier katastrofa. Katastrofa, ponieważ cały ich projekt przezwyciężenia geografii cały projekt bycia zwornikiem transportowym, tym węzłem transportowym środkom Europy, po prostu się nie uda bez uczestnictwa Węgier w Unii Europejskiej i bez tutaj tej współpracy gospodarczej, bez, bez, bez oczywiście bez Schengen i tak dalej i tak dalej. To wszystko ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Węgrzy są w Unii Europejskiej. Inaczej tracą wszelkie swoje przewagi, które z takim trudem i mozołem próbują zbudować. I dlaczego mogą w zasadzie dlaczego mogą zaprzepaścić tą swoją historyczną szansę, którą próbują uzyskać, mogą zaprzepaścić poprzez no, wyjście swoje bądź wydalenie przez Brukselę czy Berlin właśnie węgier z Unii Europejskiej. Tu do, do wszystkiego tego, jakby wchodzi gra polityczna wewnątrz Unii Europejskiej. Sytuacja jest w tej chwili taka, że Węgier przepraszam, Orban był niejako prowodyrem i pierwszym, który przeciwstawił się Berlinowi i który zaczął działać wbrew woli elit brukselskich, europejskich. Wbrew, wbrew tej też elicie finansowej, prawda, finansowym instytucjom. I teraz za Węgrami. Oczywiście poszły w przykład, bo ten przykład poszedł dla innych państw regionu. W tej chwili mamy już do czynienia z całym blokiem, tak naprawdę, bo i Czesi grają tutaj, Polacy grają razem. Oczywiście to wszystko się opiera w tej chwili o Polskę, bo Polska jest najważniejszym graczem, który ma niejako siłę od Amerykanów, natomiast jest tym dużym, największym państwem regionu. Natomiast do tego dochodzi jeszcze Rumunia, do tego dochodzi Chorwacja, do tego dochodzi Grecja. Austria nawet, a nawet Włosi w tej chwili mogą do tego dołączyć do takiej, do takiej antybrukselskiej, antyberlińskiej w zasadzie frakcji. I to jest dla Berlina niezwykle niezwykle ważne i niebezpieczne politycznie, jeśli chodzi o projekt Federacji Europejskiej i dalszej integracji Unii Europejskiej. Ponieważ jakby tutaj. Ten opór przeciw, przeciwko tej integracji narasta i coraz więcej państw gra pod, swoją, pod swoje interesy, a nie pod interesy Berlin, czego wcześniej tak naprawdę nie doświadczaliśmy. Wcześniej i Berlin decydowali o wszystkim. W zasadzie tylko Londyn tutaj stanowił taką przeciwwagę, natomiast mocno nie przeszkadzał. W tej chwili Londyn wyjdzie, w tej chwili Londyn wyjdzie wprawdzie z Unii Europejskiej, natomiast Rośnie jakby nowy, nowy blok, nowa siła anty, jeśli chodzi o tą oś Berlin-Paryż. I kto w, tym, w tej całej układance jest najważniejszy? No, oczywiście Polska. Polska jest najważniejsza, bo to jest największy gracz. Jeśli Polska będzie przeciwko Niemcom, będzie się sprzeciwiała, no to Niemcy będą musiały Polskę jakoś dyscyplinować. W tej chwili robią to na zasadzie, to trzeba też podkreślić. Artykuł 7 paktu układu, tutaj europejskiego. Czy ta procedura tego artykułu 7 została wszczęta zarówno w stosunku do Polski, jak i Węgier? Tylko, że w stosunku do Polski ta procedura jest w zasadzie wszczęta niejako dyscyplinarnie i bardziej prestiżowo niż tak naprawdę w celu realnych, podjęcia realnych działań, ponieważ Niemcy nie mogą nas ukarać jakoś tak mocno, nie mogą nas. Pozbawić praw w Unii Europejskiej, nie mogą nas wydalić z Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy zbyt ważni. Gdyby na twardo poszli do, na walkę z Warszawą, no to Warszawa oczywiście musiałaby pójść na twardo przeciwko Berlinowi. No i doprowadziło do, do, do tego, że oczywiście my byśmy na tym stracili o wiele więcej, na, natomiast Niemcy też bardzo by na tym stracili, Niemcy gospodarka by na tym bardzo straciła i generalnie, żeby Rosja nie służyłoby to niczemu, jesteśmy tak od siebie uzależnieni gospodarczo i pań, Niemcy od, od nas i my od Niemiec, że wszyscy na tym by stracili i tak naprawdę. Gospodarka mogłaby się tutaj zapaść w jednym i w drugim państwie. Z przyczyn też politycznych, z przyczyn transportowych, tak? połączenie z Rosją, z gospodarką rosyjską, z przyczyn geopolitycznych, jesteśmy dla Niemców niezwykle istotni i oni nie mogą z nami pójść zupełnie na twardo. A jednocześnie potrzebują lewara potrzebują niejako takiego kija, żeby móc nam czymś zagrozić. I tym kijem jest taki artykuł 7. Tylko czym jest problem? Że ta groźba nie jest realna. Dlaczego nie jest realna? Bo Viktor Orban powiedział to oficjalnie, że zawetuje każdą rezolucję, uchwałę przeciwko Polsce. I on to powiedział oficjalnie. Więc tego rodzaju zobowiązanie stwarza pewnego rodzaju poduszkę, taką powietrzną zabezpieczającą dla Warszawy i dla Polski. W tej chwili tak naprawdę Niemcy nie mogą nam za wiele zrobić. Przez to, że Orban mówi, że zawetuje, tak? więc my się nie boimy teraz Berlina, bo wiemy, że mamy tą poduszkę i możemy robić, co chcemy. Natomiast Berlin chciałby mieć ten kij, nie chodzi o to, żeby nas pobić, tylko chodzi o to, żeby, żeby móc nam zagrozić. No i nie mogą tego zrobić. No i cały, jakby cała ta sytuacja polega na tym, że co muszą Niemcy zrobić, żeby pograć, żeby mocno nacisnąć się na Warszawę, muszą pozbyć się tej poduszki powietrznej, czyli Orbana. Jak pozbyć się Viktora Orbana? No, w, oczywiście wszczęcie artykułu 7 względem Węgier i pozbawienie Węgier prawa głosu w Unii Europejskiej lub wydalenie Węgier z Unii Europejskiej po to, żeby nie mogli blokować e, działań w stosunku przeciwko, przeciwko Warszawie. I teraz jest, oczywiście można powiedzieć, no okay, no ale Warszawa też tutaj, prawda, może zablokować wszelkie działania przeciwko Budapesztowi. Tutaj jakby możemy się wspierać równolegle. No, i tutaj należy przejść do globalnej, wielkiej polityki, już wyjść poza Unię Europejską. Globalna sytuacja jest taka, że w tej chwili Stany Zjednoczone prowadzą grę przeciwko Rosji. Ta gra skończy się w dwóch wariantach, prawdopodobnie. Albo będzie deal, reset, albo będzie próba eliminacji Rosji jako wielkiego gracza. W grze tej takiej trójkątnej niejako z Chinami jeszcze o, o, o hegemonię światową i próbę, właśnie wywołania, może drugiej smutny w Rosji i tak dalej, i tak dalej. Oba te scenariusze, czy deal, czy, czy dociśnięcie Moskwy, nazwijmy to w ten sposób, skończą się wyjściem Stanów Zjednoczonych z Europy. Co taki scenariusz oznacza dla Polski? Dla Polski oznacza to to, że gdy Amerykanów tutaj nie ma, to rządzą w Warszawie stronnictwa proniemieckie. A jeśli rządzą w Warszawie stronnictwa proniemieckie, to rządzą ludzie, którzy nie będą wspierać Wiktora Orbana. Co za tym idzie, jeśli Amerykanie stąd wyjdą, władzę przejmą w Warszawie stronnictwa proniemieckie, jak już było przed 2015 rokiem, wówczas Orban straci swoją gwarancję bezpieczeństwa i będzie łatwy do odstrzania, łatwy do zablokowania. I w celu, w celu jakby pozyskania jako tego kija na Warszawę, Niemcy będą chciały pozbawić prawa głosu w Unii Europejskiej Węgrów. Tak to się, będzie, tak to się może skończyć. Niezależnie od tego, czy będzie właśnie Reset, czy, czy będzie dociśnięcie Moskwy, Amerykanie wyjdą, z, Amerykanie wyjdą więc w każdym przypadku, tak naprawdę w przyszłości jest dużo prawdopodobieństwo, że Węgry pozostaną same. Ponieważ w przypadku wyjścia Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej Viktor Orban zachowa swoją władzę. Dalej będzie na stanowisku, oni są jakby niezależni od czynników zewnętrznych. Jego władza jest tak ugruntowana w państwie, tak mocna, że będzie ją w stanie utrzymać w każdych warunkach politycznych, praktycznie. I to się przyczyni do tego, że zostanie, że może zostać, prawdopodobnie zostanie w Unii Europejskiej w zasadzie samotny. I to, do, I to może doprowadzić z kolei właśnie Wiktora Orbana i Węgry do katastrofalnych skutków dla tego państwa, pomimo jego naprawdę świetnej i optymalnej, moim zdaniem, polityki zagranicznej. Tak się to wszystko może potoczyć i jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że tak to się właśnie skończy. I tutaj warto jakby podkreślić też nawiązanie do historii, ponieważ tego rodzaju sytuacja już dwa razy spotkała Węgrów, znaczy dwa razy państwo węgierskie, yy, elity węgierskie doprowadziły do wydawałoby się optymalnych, bardzo korzystnych sytuacji dla Budapesztu. To znaczy, yy, przed pierwszą wojną światową, yy, elity węgierskie z Budapesztu w 1867 roku dokładnie, zostały jako cesarstwa Austrii zostały jako przekształcone w monarchię austro węgierską ale jeszcze wcześniej Węgrzy zdecydowali się niejako na właśnie pójście w kierunku mariażu z Austrią oczywiście ten mariaż, tam, tam był wybór pomiędzy Polską a Austrią, ostatecznie wygrała niejako Austria i Węgrzy podporządkowali się Austrii, te wątki historyczne są wszystko opisane w szczegółach w moim artykule na blogu. Natomiast ważne jest to, że to Cesarstwo Austrii po przekształceniu się już w monarchię austro-węgierską, wydawało się, że jakby ten mariaż z Austrią obroni Węgry przed zagrożeniem ze strony Turcji i ze strony Imperium Ottomańskiego. To była chyba jedyna optymalna decyzja właśnie, żeby połączyć się nawet... Nawet będąc podporządkowanym pod Wiedeń, połączyć się z tą Austrią i wspólnie dać odpór Turkom. To była bardzo ważna decyzja, bardzo korzystna. A jak się skończyła? Skończyła się tak, że monarchia austro-węgierska za przyczynkiem Wiednia, ponieważ należy wspomnieć, że premier węgierski wówczas mocno protestował, a mimo to okazał się lojalny, i Węgry poszły z Austrią na wojnę w I wojnie światowej. Po stronie państw centralnych. Jak to się skończyło? Skończyło się to najbardziej tragicznym w historii Węgier traktatem z Trianon, który do dziś ciąży na Budapeszcie, do dziś ciąży na Węgrach i na elitach i na ich świadomości politycznej. Traktat z Trianon praktycznie pozbawił Węgry jedną trzecią pierwotnego terytorium tego państwa. Trzeba do tego jeszcze dodać, że w zasadzie Węgrzy ponieśli olbrzymie straty w czasie I wojny światowej, zarówno jeśli chodzi o zniszczenia, jak i o straty, jak i o ofiary, które tutaj ponieśli na skutek wojny. Ponadto, na skutek traktatu z Trianon, 5 milionów Węgrów nagle znalazło się poza granicami państwa. Czy to w Czechosłowacji, czy to w Jugosławii, czy to w Rumunii. Okrojono Węgry strasznie. Po prostu to była dla nich katastrofa. Pomimo tego, że wydawałoby się, że wcześniej postąpili, no w zasadzie tak naprawdę postąpili optymalnie. Natomiast właśnie to połączenie się z Austrią doprowadziło do tego, że Austriacy wplątali Węgrów w pierwszą światową po nie tej stronie, co trzeba, na skutek czego Węgry były tak naprawdę największą. Hmm, Węgry odniosły największą porażkę z tych chyba wszystkich państw centralnych, tak naprawdę, bo straciły największe terytoria, najwięcej, najwięcej ich okrojono. No, czy może nie pod, względem, nie pod względem kilometrów kwadratowych, ale pod względem proporcji, pod względem proporcji w stosunku do tego, co królestwo węgierskie wcześniej posiadało. Bo Austriacy stracili tak naprawdę jedynie Czechy, bo należy pamiętać, że Słowacja podchodziła niejako pod, pod, pod Węgry, tutaj pod władzę węgierską. Pod władzę węgierską też znaczna część Rumunii wchodziła, pod władzę węgierską wchodziła znaczna część Serbii, Chorwacji. Także tak naprawdę, jeśli chodzi o proporcje terytorialne, Węgrzy stracili bardzo, bardzo dużo po pierwszej wojnie światowej. I jak było w czasie Dwiostracia Międzywojennego? Dokładnie tak samo. Hitler po zajęciu Austrii, a także po zajęciu. Czechosłowacji i po pobiciu Polski, no praktycznie zagrażał Węgrom, i Węgrzy nie mieli innego wyjścia. To było dla nich jedyne, absolutnie jedyne wyjście, żeby zawrzeć z Hitlerem sojusz. Zresztą w wyniku tego sojuszu odzyskali Zakarpacie kosztem Słowacji, odzyskali południowe terytoria Słowacji, odzyskali część terytoriów kosztem Jugosłowacji. Jugosł Jugosławii i odzyskali również spore terytoria kosztem Rumunii. To wszystko dzięki Niemcom III Rzeszy i Hitlerowi. I to był jedyny możliwy chyba dla Węgrów, dla Budapesztu i optymalny w zasadzie wybór, dzięki któremu oni zyskali terytorialnie. Węgrzy, w węgierskim interesie było podważenie Traktatu Wiedeńskiego i podważenie ładu światowego, jaki panował po I wojnie światowej. I rzeczywiście poszli. Właśnie z rewizjonistami tego ładu, czyli z Węgrami, z, z Niemcami i z Włochami, przepraszam. I jak to się skończyło? Skończyło się to oczywiście tym, że utracili wszelkie zdobycze terytorialne, przegrali wojnę po raz drugi po stronie państw centralnych i dodatkowo znaleźli się po złej stronie żelaznej kurtyny, w zasadzie pod zaborem, tak samo jak Polska zresztą, ZSRR i Sowietów. Także skończyli. Tragicznie, już nie mówię o tym, jak skończył Budapeszt, zdobywany przez Rosjan. Tam naprawdę doszło do katastrofy. Zostało, miasto zostało zburzone, zresztą podobnie jak Warszawa w czasie wojny. Natomiast no, straty węgierskie były olbrzymie. Po jednej i po drugiej węgierskiej. pomimo tego, że Węgrzy postępowali zawsze logicznie. W zasadzie wydawałoby się, że optymalnie podejmowali słuszne decyzje geopolityczne i szli naprawdę dobrym dla siebie torem. I kończyli bardzo źle w XX wieku. I w tej chwili yy, pomimo właśnie bardzo sprawnej polityki Witera Orbana ja widzę tutaj olbrzymie niebezpieczeństwo, to się nie musi tak skończyć tak naprawdę, no, ale yy, trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że są pewne zagrożenia dla Budapesztu i dla Witera Orbana które są widoczne i które już można zarysować, a tendencje są takie, że Unia Europejska będzie się rozpadać, będzie się rozchodzić w szwach i tak naprawdę yy, Niemcom może nie zależeć na utrzymaniu jedności Unii Europejskiej w takiej formule jaka jest teraz, a bardziej może Niemcom zależy nawet na tym, żeby ukarać i zdyscyplinować resztę nieposłusznych państw względem Berlina i dla przykładu ukarać właśnie dość mało istotny dla Berlina Budapeszt. Zresztą, tak jak mówiłem, tutaj też gra, w, grę chodzi, w grę wchodzi przede wszystkim, jakby zdobycie tego kija na Warszawę. To jest bardzo istotny, bardzo istotny argument za tym, że Węgrzy postawią się niebawem w dosyć trudnej sytuacji. To wszystko będzie się rozgrywało na przestrzeni kolejnych, nie wiem, 5-10 lat. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie w tej rywalizacji, też amerykańsko-rosyjskiej, amerykańsko-chińskiej, bo to od tego, od tego wszystko też zależy. Natomiast tak jak mówię, ta polityka europejska jest, węgierska polityka względem Europy i w Europie jest dosyć ryzykowna i naprawdę Viktor Orban niejako no, stąpa po cienkiej linii, tutaj obraca się jak baletnica na każdą ze stron, pięknie jest to obserwować, naprawdę świetnie to robi, ale należy sobie zdać sprawę z tego, że jeden nieuważny krok może skończyć się katastrofą. I są takie, a nie inne perspektywy dla Węgier. Chociaż, tak jak mówiłem, to się nie musi tak skończyć, natomiast w tej chwili dostrzegam takie tendencje i widzę, że w tą stronę to wszystko może pójść. I co jest jeszcze też istotne dla nas, dla Polaków, to jest to, że może już o tym wspominam, ale to trzeba jeszcze raz podkreślić, że Węgry prowadząc tą prorosyjską politykę, prorosyjską dyplomację, tak naprawdę stoją znowu po raz trzeci w historii niedawnej XX i XXI wieku, tak naprawdę stoją w poprzeciwnym obozie niż Polska, bo Polska znajdowała się zawsze po stronie, czy to państw zachodnich, aliantów, tak? Dzisiaj po stronie Stanów Zjednoczonych. Natomiast mm, Węgry stoją po drugiej stronie kurtyny, pomimo tej wspaniałej, przyjaznej, że tak powiem, historii, przyjacielskiej historii pomiędzy naszymi państwami. Po prostu mamy rozbieżne interesy i wynika to z obiektywnych przesłanek geopolitycznych, geostrategicznych i geograficznych. Mam nadzieję, że, że Wam się ten odcinek podobał, że trochę się dowiedzieliście. Mam nadzieję, że zerkniecie też do innych moich nagrań, do innych podcastów, gdzie Was serdecznie zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania, do lajkowania, co umożliwi rozpropagowanie tego kanału, rozpropagowanie tego, co tutaj mówię. Staram, staram się to wszystko robić tutaj obiektywnie, staram się opracowywać te podcasty jak najbardziej merytorycznie, bez cechowania. Takich lub innych liderów, takich lub innej polityki, takich lub innych państw i mam nadzieję, że dzięki temu świadomość nas tutaj, naszego społeczeństwa jakoś w jakiś sposób się będzie poszerzać. Zachęcam do czytania artykułów na blogu, gdzie dużo bardziej szczegółowo to wszystko omawiam i jest tam sporo wątków poruszanych, których tutaj po prostu już nie poruszam ze względu na to, że czasowo jest to bardzo Trudne zresztą, sami widzicie, że te podcasty trwają po godzinę, czasem dłużej. Ten udało mi się zrobić w dość, dość skrótowym tempie, z czego się niezwykle cieszę i mam nadzieję, że dzięki temu może więcej osób to odsłucha. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za to, że wytrwaliście do końca nagrania. Zapraszam na kolejne podcasty. Do, do usłyszenia, do zobaczenia.